Cześć, witajcie! Słyszycie? To odgłos nadchodzącej majówki. Trochę pala, ale to nic, my się nie poddajemy, pakujemy się i jedziemy na wycieczkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mija nam podróż oraz gdzie jedziemy, no to zostańcie razem z nami. Zobaczcie, jakie piękne mamy mieszkanko. To jest taki domek w Holiday Spa and Resort. Teraz Wam pokażę. Tutaj już znosimy trochę bagaży, to tak nie wygląda. Materacyk nowy czekał na Leona. Krówki, jakieś winko. O, podkład, to już ja tutaj się trochę rozwaliłam, bo musiałam przewinąć Leośka. Kolorowanki. O, synek po podróży. Cześć! Szczęśliwy. Bo uwolniony trochę. Bardzo duży stół. Jabłuszka na nas czekały. Zobaczcie. Kuchnia. Tu mamy łazienkę. Hop. Przepięknie. Bardzo fajnie. W łazience ogrzewanie nie włączone. Musimy włączyć. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? I za chwilę pójdę, pokażę Wam, jak wygląda góra. Przyszedł Rafał, to mogę iść na górę. Na korytarzu mamy taką dużą szafę, w której... No nie wiem, czy będziemy się rozpakowywać, ale no, nawet dosyć pojemna. I tak, mamy dwie sypialnie. To jest sypialnia mała. Z szafeczką. Łóżkiem jednym i drugim. I to sypialnia duża. Z telewizorem. Rafał mówi, że ta będzie nasza. O Jezu, ale tutaj to jest aż za ciepło. I kanapa. Szafa. Nie wiem jak Wy, czy Wy rozpakowujecie się na wakacjach, ale ja odkąd jestem z Leonem, to uważam, że jest to rozsądne. Zobaczcie, tak wygląda cały ośrodek. No, nie cały tak właściwie, ponieważ... To jest bardzo dużo domków. Te, które tutaj widzicie, dopiero się budują. Myślę, że jest to ciekawe miejsce. Ale ocenę ostateczną wydam już, jak będziemy po pobycie. Zostajemy tutaj tydzień, także zdążymy na pewno poznać wszystkie wady i zalety tego miejsca. Ubrany. Kto do nas Siema. Przyjechał? Siema. Ciocia moja! No, super! Tatuś trzyma dziecko na kolanach i pije piwo. Pierwszy musimy to wyciąć. No ty możesz, bo nie trzymasz dziecka na kolanach. Ty wyjdziemy na... Będziemy nową tą... społecznością na YouTubie. Jak to? Kim są konony? Pato inteligencją. My będziemy pato inteligencją. Okay. Po prostu patusami. Cześć, pomachasz? O nie, jeszcze dziecko z piwem. To jest już kompromitacja. Siema. Cześć. Wczoraj nic nie nagraliśmy, bo nie wypadało dalej tego nagrywać. Ale bawiliśmy się zupełnie fajnie. Dzisiaj choć jest pięknie, to jest zimno. Teraz idziemy na kawę. Thank you.
najlepszy? Który się najlepiej sprzedaje? Wszyscy. Ale bo to taki oryginalny pomysł. Jest bez alkoholowy. Możesz pozdrowić. Chcesz? Jest to kuparka? Lokowanie produktu. Marta, chcesz? Ładnie to zróbmy. To i weźmiemy jeszcze jedno to dla niej. Bez owoców. O ja. Ona jest dziękuję. Arbuzek? Dla pana arbuzek? Czy pomarańcza? Trochę zimno, ale damy radę. A to jest moja ekipa. A to jest na ciepło? A, my tutaj jest na ciepło. A to jest na ciepło? O, tata się bawi. Siemo! Generalnie to smutne, ale... Zajebiście jest. Zajebiście. Żubruba. A no to Marta, nie chcesz tego bezalkoholowego? Nie, dziękuję. Taka. Marta, chcesz to bezalkoholowe? Nie, dziękuję. Może jednak. Marta, bierz to bezalkoholowe? Bierz bezalkoholowe? Nie, dziękuję. Trzeci raz mówię, że dziękuję. Ale dziękuję, herbatki się potem napiję. Może? Nie się tego sama, to jest napisane. Może karczowa. Albo... Jakby ktoś miał wątpliwości, to jesteśmy w Mielnie, chociaż ostatnio przekonywałyśmy, że jesteśmy gdzie? W Kołobrzegu. To jednak jesteśmy w Mielnie. Kołobrzeg był zamknięty. Oscypka, albo obierki. O, oscypka, to jest takie mieleńskie, albo... tradycyjne danie. Marynarsko-góralskie. O, jak ci mówię? Idziemy dalej? Pogróżki. Czy będziecie pić na stojąco? A, trzeba zapłacić. Jak możemy iść do knajpy? Ale to suszone owoce. Psy? Bumeranga kręcimy. Czyli psy. Tak, maja. Nie zajmować. Tadam! Profesjonalnie. Może być? Oznacz. Oj. Idziemy na spacer. Pozwiedzamy troszkę. O! Ale wieje. Fajnie jest? Tak. Tak, idziemy i zobaczymy. Chciałabym zobaczyć, co tam jest w menu. Czy ewentualnie jutro nam kupić falafiorka i nie gotować. Czy będzie można zamówić. Jak ci się podobają nasze wakacje? Fajnie jesteś na Wyspach Zielonego Przylądka, nie? Przynajmniej z rodziną. No tak, zdecydowanie. Pod tym względem na pewno jest. Czyli jest fajniej? Pod względem stanem, rodzinnym zdecydowanie. Stanem wujaczka? Nie. No, wiem tak. No, jeszcze raz, powtórzymy pytanie. Proszę, powiedz na swoim blogu prawdę o sobie. Jestem najlepszą żoną. Chodź i strzelasz? No pewnie, że strzelam jak każda żona. Zobacz, brzydko szalik ułożony mam. Widać szef. W ogóle mam chyba na lewą stronę. Fajnie? Bardzo dużo tu ludzi, gęsto. Nie wiem, czy tędy tam próbujemy przejść, czy tam dookoła? Tam, z tamtej strony, na koniec od strony parkingu. To jest piękne baseny, z których nie będziemy korzystać, bo jest zima w maju. Największe rozczarowanie tego obiektu. To jest, słuchajcie, restauracja. Chyba, że tam się wchodzi schodami w dół i coś będzie. Uuu, drodzy goście, restauracja pozostaje nieczynna. Czyli jednak rozczarowanie. Super. Czyli nie będziesz nic jak na tym wyjeździe. Mama ci ugotuje i usmaży placuszki jutro. Leon, jak jest? Fajnie. Żyrafka jest stała na wakacjach. O, uczy się latać żyrafa. Nie wyrzucaj żyrafki. Może się nam jeszcze przydać. Gdzie jest słońce? Nie no, słońce to jest. Jest zimno po prostu. Ale nie narzekamy, bo... I tak, jest urlop. Sam jest to bistro. Idziemy, czy nie? No w sumie zjadłem tą kanapkę, to nie bardzo. Ja masz jakiegoś... No nie no, sama krzyczam na Monikę. Monika powiedziała, że jest szarlotka, więc mamy zjeść szarlotkę, a gofra zjemy, jak skończy się szarlotka, czyli jutro. A ty coś zjesz? Nie, to nie powinno. No
No dobra. To nie, to idziemy o ten kabel jakiś zapytać. Dobrze. No i co, musisz jechać dzisiaj? Ja mam taką wątpliwość moralną, bo jak dzisiaj pojedziesz, to ja będę płakać rano, będę na tyle zaspana, że nie ogarnę w ogóle. No ja nie wiem, czy ogarnę, wiesz, no nie chciałbym mówić tak, że nie wiem, będą 12 w robocie, wiesz co będzie, nie?